Jesteśmy na Groszą Bednary i zapraszam na kanał Mafia Pigża. Siemanko, zapraszam na kanał Mafia Pigża, zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, zapraszam. C'est pas à temps que les orages passent, t'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé. La vie c'est pas à temps que les orages passent, t'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé. Czwarta generacja Valtry, to jest silnik 110-tonny, to jest moc namionowa, maksymalna 122 konie. Ciągnik produkowany w Finlandii, Skandynawia, więc maszyna mocna, wiadomo, tam tereny nie są łatwe do upraw, górzyste, pagórkowate, więc maszyny są budowane, zasady mocne. Jeżeli chodzi o udźwig tylnego podnośnika 5800, przedni tuz w granicach 3 ton. Mamy przykładnie high-tech, czyli jest hydraulika w układzie otwartym razem z olejem przekładniowym, tak? Czyli wymieniamy na 1200 godzin olej. Mechaniczna hydraulika prosta w obsłudze. Co więcej? Ile sam ciągnik waży? W granicach 6 ton. To są nowe kabiny tej czwartej generacji, są dużo większe od poprzednich, tak? Jak spojrzycie, też te kominy, wszystko to się powie, super, tego w ogóle nie widać z pozycji operatora maszyny. Jak wał gumowy się spisuje? Zajebista sprawa, wiesz? Ty musisz pamiętać, że on waży o 100 kilo więcej od pakera. A no to już chyba 100 kilo to tyle nie robi, nie? Nie, buja widziałeś? Ja? Łyżkę cały czas z przodu. No właśnie widać. Bo sama łyżka też obciążenia daje chyba 300 kilo. No i coś tam rzucam, a mnie buja, człowieku. I pełnego nie za... A ile macie zasypu z tyłu? 400 kilo tam wchodzi spokojnie. O, to ładnie już, nie? No i niepełny sypie. Polega, nie? No ale to już jest ładny film. No. Siemnik, no zestaw naprawdę. Ale wiesz, uprawa jest zajebista. Tam jest na filmie pokazane. Jak... No.